Pójdźmy wodze fantazji. Papież Franciszek, bo oczywiście chodzi tu głównie o Kościół katolicki, to jest główny aktor w tej kwestii. Papież Franciszek zmienia stosunek do gejów i lesbijek na tyle, żeby uznać, że nie jest to grzech. Następny papież ogłasza to, co już ogłosili konserwatyści w różnych innych kontekstach, protestanckich głównie, ale można sobie wyobrazić, że katolicyzm też to przejmuje i wprowadza śluby gejowskie do, i lesbijskie do kanonu katolickiego. Polska natychmiast podchwytuje to, ponieważ Polska od strony obyczajowej jest po prostu wykonawcą decyzji Watykanu. Szczerze mówiąc, to jest, to jest oczywiście żart, bo nie sądzę, żeby Kościół Katolicki w najbliższym dwustuleciu takiej wolty dokonał, ale obawiam się, że jest to jedyna szansa. Znaczy myślę, że y, polska polityka y, od, od kilkuset lat w różnych swoich wymiarach jest zakładnikiem y, 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 światopoglądu katolickiego i, ta, i tak niestety pozostanie. To, co się zmieni i to będzie miało ogromne znaczenie dla praktycznego rozwoju wypadków w, po prostu w życiu gajów polski to co się zmieni to jest mentalność. Myślę też, że y, może nastąpić zmiana prawa europejskiego w takim kierunku, żeby Polska została przymuszona do respektowania y, 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 związków partnerskich i małżeństw zawieranych w innych krajach. Ale to są skutki prawne. A ja jednak, y, może dlatego, że jestem Amerykanistką i śledzę rozwój wypadków tam, uważam, że małżeństwo ma również wymiar symboliczny. I to nie jest wszystko jedno, czy, ym, czy będzie Polska respektować ym, śluby zawierane w Holandii, Francji czy Irlandii, czy będzie ich udzielać. Ja bym chciała żyć w kraju, który tych ślubów udziela, udziela ich z pompą, z szacunkiem, z kwiatami. No, o krzyżach na razie nie marzę, ale niech to chociaż będą te śluby w tych, ym, y, w ty, na, na tych statkach czy na tych łąkach, gdzie teraz można y, się żenić. Ja, ja myślę, że małżeństwo to jest fajna instytucja, mówię to jako feministka, konserwatystka, która ma po prostu wymiar symboliczny, emocjonalny. I, i chciałoby się te śluby zawierać w, w swojej kulturze i w zgodzie z nią. A więc Obawiam się, że politycznie to jest niemożliwe z powodu oporu kościoła katolickiego, natomiast kulturowo to się staje coraz bardziej możliwe. Dla mnie najbardziej takim budzącym nadzieję, rozwinięciem tej sytuacji w ostatnich latach jest aktywizm rodziców ludzi. LGBT. Jest takie stowarzyszenie, ono się chyba nazywa Akceptacja, oni wydali książkę. Są występujące publicznie matki i ojcowie gejów i lesbijek. To są ludzie z pokolenia starszego niż moje, trochę młodszego niż moi rodzice, dla których akceptacja tego, że ich dzieci są gejami i lesbijkami była wielkim życiowym przełomem. W ich opowieściach jest pewien autentyzm, pewne cierpienie i takie autentyczne przeżycie Pozytywne przeżycie akceptacji wobec własnego dziecka, które trafia do wyobraźni tak zwanego przeciętnego Polaka. Ja myślę, że to jest ten przełom, który nastąpi w, w życiu, w psychice wielu Polaków, również tych, którzy nie mają geja czy lesbijki w swojej rodzinie, ale na przykład ich dziecko przyjaźni się z gayem czy lesbijką. Polacy są, to jest społeczeństwo, w którym przyjaźń i miłość naprawdę dużo znaczą. I wobec dzieci, i wobec sąsiadów, i wobec. Ja, ja bardzo liczę na tą polską życzliwość i, i na to, że, że nie damy się tej nienawiści. Po prostu będziemy um, uporczywie się trzymać tego, że to jest kraj ludzi życzliwych, gościnnych, no i właśnie fajnych. Tak?